Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i witam w materiale, chyba jedynym na moim kanale, serii. Nie spodziewajcie się tej serii z Battlefield 4 na PlayStation 4. No raz, że celowanie na padzie nie należy do najlepszych, ale z odpowiednią wprawą już jest dobrze, naprawdę dobrze. Ale druga sprawa, no okrutnie mnie jedzą wszyscy. No mój frag rate jest zazwyczaj coś koło 0,50. Gram szturmowcem z Saren 21, biegam po prostu i daję się jeść. Przypominam jeszcze tylko, a właściwie mówię po raz pierwszy, bo jeszcze nie było żadnego materiału z Battlefielda, że to jest mój drugi Battlefield, w jakiego gram online. Pierwszy był Battlefield Bad Company. No i tam mi się zbytnie spodobało, troszeczkę bardziej mi pasuje jednak ten bardziej arcade'owy klimat z Call of Duty niż tutaj powiedzmy 90% realizm. Ale dobra, wsiądźmy do Jeepa. Może ktoś gdzieś pojedzie. Nie, strasznie mnie jedzą wszystkie pojazdy, czołgi, ale fajnie, że są. W Call of Duty tego nie ma niestety. Dobra, powiedzmy, że styknie, ja tu wysiadam. Nara. Możesz przysiąść do tego na przykład. O! Jest miejsce może za działkiem? O, to jest działko. Poczne co prawda, ale jest. Dobra, mogę zmienić na inno. Nie, nie, nie. Trochę słabo, dobra, niech mi podwiozą tylko troszeczkę bliżej kurortu. To jest chyba tryb podbój, tak w ogóle. Tutaj tam też przejechał? Jesteś dowódcą drużyny, ostatnim członkiem z zarazem. Ej, wow. Naprawdę nie kumam tego czasami, ale wysiądę sobie. Dobra, gdzieś ktoś coś, jakoś coś? A może fajnie by było, jakbym sam się przejechał. Masz tutaj jeszcze coś dodatkowo. Ode mnie, za to, że rozwaliłeś mi pojazd. Oh shit. Dobra, 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 strzał z daleka. Wsiądźmy może sobie jednak. Na chwileczkę. Teraz tak, jesteśmy blisko kamienia, więc tutaj wysiadam. I teraz tak, jak każdy medyk, najczęściej jeszcze samego siebie. Dobra, i teraz tak, wybadamy sobie teren. Naprawdę jestem straszną lamą, więc jak zaraz zjadę headshota, to naprawdę nie dziwcie się. Wiesz, w sumie ja się dziwię, że jak jeszcze mogłem nie zginąć? Może to, że jeszcze nikogo nie widziałem w sumie. Dobra, większe zbliżenie się przyda, bo on jest gdzieś tam dalej chyba. No, 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 no. Jest tam. No. Gin! No, jest! Po raz pierwszy tutaj do przodu chyba jestem. W Battlefieldzie. Nie, no dobra. Zazwyczaj po prostu gram deathmatch, a nie tryb podboju, bo tam nie ma pojazdów. Ej, wo. Kogoś widziałem, dobra. Tylko red dot. To zawsze lepiej się sprawdza w takim dystansie. Ej, co to za pojazd? Czy mi się spodoba? Jedziesz sam? Aż ty mendo, no. Dobra, może łódeczką. Nie, naprawdę to, co mi się bardzo podoba w Battlefieldzie, to jest właśnie woda. Jak gra ma dobrą wodę, to już zasługuje na mój szacunek. Dobra, no, Far Cry Predator na Xboxa 360 też miał ładną wodę, ale nic ponadto, niestety. No, gameplay troszeczkę suchy. Ale dobra, mam gdzieś było turbo, nawet przez to, że nie pamiętam, aha. Dobra, nie, pięknie, pięknie, bravissimo. Ej, czy tam? Przypadkiem płynęła wroga łódź? Nie, niemożliwe, aż trochę za daleko. Ale tam jest spadochroniarz, oj. Dobra, jednak nie, miałem rację z tą łódką. Nie wiem, ile to działa teraz, ale rzućmy granaty. Dobra, coś to dało? Kompletnie nic. Dobra. Shit, zapomniałem przeładować. Dobra, glebuj, zakamyk. Dobra, jest i on. Nah, dobra. No i do tego widoku się przyzwyczaiłem. Często będę ginął, zapewne do końca tego podboju. Jakby co, naprawdę możecie mnie wyzywać od lamy. Naprawdę Battlefield mi po prostu nie leży, nie? Sorry. Nie każda gra pasuje wszystkim. Dobra, gdzie mogę się udać? Tylko tu, okej. Dobra, dobre działko nie jest złe, zbliżenie jest. No to możemy jechać. To takie stanie w miejscu niezbytnio, oj. Tu gdzieś bliżej coś się działo. Krzesełka się przesuwały. Ale dobra, ciśniemy, ja tutaj poznajemy się oznaczaniem ewentualnych przeciwników. No przez wodę nie prze... A może, bo to jest chyba amfibia. To da radę. Jak tu, to? To okej, dobra, na serio nie wiedziałem, że takie coś może być sterowane przez innego gracza. Dobra, spoko. Powiedzmy, że zaliczyłem sobie asystę. To jest taka mizerka, to nie wiem kompletnie. Dobra, jedź dalej, tam pewnie ktoś będzie. No, możemy tam... No, super zahaczyłeś, super. Czy ktoś tam w środku? No. A
A możesz szybki zawsze można powybijać, jest to zajęcie fajne. I można się nieźle bawić. Nie no, koleś. Mamy dobrą furę, więc kurde, dobra, pięknie. To było dobre, dobra, to było dobre, ale za nami coś będzie bankowo. Immobilized. Zaraz nas zabiją, zaraz nas zabiją. Gdzie on za? Tak w ogóle? Tu! Przede mną. Dobra, chyba już najwyższy czas opuścić ten pojazd, nie sądzicie? Czy może ten koleś jeszcze będzie wsiadał? Albo naprawiał, nie wiem, może z inżynierem? Ej, okej, chyba z tej strony będą nabiegać. Okej, przydałby się kierowca, nie sądzicie? To może ja się przysiądę? No kurde, czemu w ten sposób nie mogę od razu na kierkę? Dobra, nara! Oj, shit. No lutuj! Zmiana broni? Coś wchodzi w grę? Wchodzi, nawet kurde palają jak muchy. O, dobra, tam wybiega. Bang, 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 bang! Ktoś tam padł, nie? Nie wierzę. Dobra, ale chyba za dużo już czekałem. Za długo zwlekałem z tym wyjściem. Pięknie! Dobra, ucieczka w cholerę są. Ej, może jeszcze to przeżyje, nie? Może jeszcze to przeżyje, jak on wejdzie na ten granat. Rzucam granat! Kurde, nie przejdzie między schodami. Shit, a na to i czy. Dobra, tyle starczy. Chyba zdołam się uleczyć sam tutaj. W kącie. Dobra, jesteś ze mną, spoksik. Hej, granat, może. No ale nas odrzucają. Dobra, masz jeszcze apteczkę, ziomek, jakbyś potrzebował, sobie też rzucę. Bo mam naprawdę mało tego zdrowia. Okej, ale zróbmy to w ten sposób. No, oj, Jezus, dobra, nóż! No nie, nienawidzę tego, nie? Nienawidzę tego, bo nie wiem jak to się robi. Podobno trzeba wcisnąć gałkę w odpowiednim momencie. No, ej, serio, wyczekiwałem już naprawdę, w różnych chwilach starałem się wciskać i nigdy mi się nie udało skontrować noża. Dobra, chodźmy do pojazdu, bo teraz nie było źle w sumie. Jedziemy dalej. W ogóle jak to mój fragrej, zobaczmy. Nie wierzę, nie, już myślałem, że na plus. Gdzie jestem? Dole tabeli za cholerę, ale gdzie? No fajnie, dzięki, że mnie nie pokazuje w ogóle. A może ja bym tak usiadł za kierownicą, na przykład... Ej, Piotr Kraśnicki! Polak! Ej, dobra, teraz zwróciłem uwagę. Świetnie, siema, cześć, witam. Szkoda, że ja mam teraz kadzetu. Byśmy mogli sobie pogadać, na przykład. Co tu się dzieje, Piotrze? Zdobywamy flagę, powiadasz. Dobra, kręć się tutaj. Ja będę starał się kogoś oznaczyć. Podbój rośnie. Dobra, ściągnąć tą chińską i dawać jaką, co? USA, no dobra, lepiej USA, już myślałem, że ruską. Tego nie lubimy. Tam ktoś coś? Ej, widziałem jakiegoś gościa, nie wierzę, z takiego gości. Jeszcze jak go trafię, a jak go zabiję, to już w ogóle, nie? Nie no, bez kitu, to się nie mogło udać po prostu, nie, nie taki dystans. Ej, widzisz to? Uciekaj, to jest chyba czołg, nie. Albo nie? Ej, co jest z tym pojazdem? No właśnie, to jest jednak czołg, więc wiksuj. Wiksuj. No zaraz ja tam przypieprzy, mi się amunicja chyba skończyła. Bo i nie, no ale dobra, no co, no mogę do niego strzelać, nic mu to nie zabiera praktycznie. Ja bym miał chociaż bazukę, bym mógł wyjść, ja mam pieprzony respirator. Nie, no dobra, no i zeszliśmy na frag raid 1-0. Jak tam punkty w ogóle? Jak wygląda punktacja? USA prowadzi? O, no chyba nie. Aha, tylko tutaj. Z tym jeszcze jeepa. Dobra, spoko. Pojeździmy sobie po wodzie. Troszeczkę. Przez chwilkę. O, już co? Może tutaj wysiądę. I pójdę do E. Zobaczyć, co tam się dzieje. I tak przy okazji, jeszcze ktoś tu może być w tych bungalowach. Status flagi się nie Nie, dobra, zmienia się ci. Jest spokój. Wejdźmy sobie tutaj. Drzwi nie otwierają się. Więc mogę paść na glebę, by był w pobliżu flagi. Status się zmienia, jest dobrze. Nie, naprawdę tak dawno nie grałem w Battlefield. Ej, o, chyba od premiery, nie? Od premiery, autentycznie. Dobra, wyskoczył ktoś? Jacyś rozbitkowie? Tak. No shit! No! No już myślałem, że go kurde nie zabiję, nie? To ale byłby wstyd. Ale dobrze, nie, nie jest póki co źle. Flaga? No praktycznie zdobyłem ją w pojedynkę schowany w budynku. Ktoś jeszcze? Somebody else? No. Ja pewnie zaraz będą chcieli... O właśnie. Ją zaatakować, więc ja się tutaj przytomnie schowam.
znowu, ale w innym pomieszczeniu. Może pod prysznicem. Ale rozwalę sobie jeszcze tę szybeczkę. I nawet przykinam się tu. Nie, no nie będziemy kampić w Battlefieldzie, to jest przecież wstyd i hańba. Ja przypominam Piechol 1989, czyli ksywka, jaką mam wpisaną na PSN-ie. No, sugeruję jednoznacznie, że jestem z Polski, więc trzeba reprezentować godnie o matczyną ziemię. Ojczyznę. O shit, dobra. Tam jest czołg. Więc no. Kurczę, trzeba odkaszlnąć córki. Dobra, strzelam w mój budynek. Aha, uwielbiam to. Destrukcja otoczenia, o shit. Dobra, kiepsko. Status flagi spada. Niedobrze, ale naprawdę nie mogę nic zrobić z tym czołgiem. Kompletnie nic. Ten echo został utracony. Ha! Spojrzałem na niego jak krety, no mogę go granatami obrzucić ewentualnie. Dobra, to nie trafi raczej. Ej, moment, czyżby ktoś pieszo? Nie. Wydawało mi się, ale gdzie on jest? Tutaj sobie stoi. Zaściągnijmy jego uwagę na siebie i ucieczka z powrotem. Trzeba walczyć o flagę. Ej, no co jest? Przejęliśmy kontrolę nad celem, brawo. Przejęli kontrolę, no co z tego? Biorę udeczkę i spieprzamy stąd. Aaaa, wiedziałem, że to się nie uda. Sorry. Troszeczkę się gardło zdarło od tych czyków. Jeżeli tylko by były. Nie no, jeżeli były, to były w daylightie. I między innymi dlatego teraz nagrywam Battlefield, mimo tego, że jestem słaby w niego, bo nie ogarnąłem w środku nocy nagrywania daylightu. Po prostu, nie wiem czemu. Ta gra nie jest wybitna, ona nawet nie jest dobra, ale tak się jej boję, nie? Dobra. Ale koniec o daylightie. Pora się skupić z powrotem na Battlefieldzie. Tak, machi nożem, na pewno coś pomoże. Ktoś gdzieś coś, jakoś coś? Nie? Dobra, coś się wali, uciekam stąd. To był mój? Nie. Jim Sandwich. Ej, on tutaj leżał? To jednak był ktoś inny. Punkty polepszeń, ulepszeń polowych utracone. On zawsze beton, nie? Może technikiem? Nie. A co prawda technik ma wyrzutnie rakiet. A, kit, spróbujmy. Tylko nie lubię tej broni, autentycznie nie lubię tej broni. Dobra, tylko gdzie ona jest? Na... Oh shit. Strzały snajperów chyba. Albo nie tylko snajperów. Starczy, że jakiś gość z M16 do mnie pruje. No nie. No pięknie. Ale dobra, moment, właśnie tego chciałem poniekąd. Moment, gleba. Teraz tak. Zobaczymy, jak to się spisuje. Przyznam szczerze, nigdy sobie nie strzelałem do pojazdu. Nie było okazji. Oh shit. Dobra. Bum! Trafiłem. I co? Chyba raczej niewiele, ale... Haj. No ta klasa nie ma apteczki, jak mi przykro. Dobra, dawaj na górę, dawaj na górę. Okej. Chyba go stąd sięgnę, nie? Jasne. Bum! Okej, co to dało? Jak zwykle pewnie niewiele, cholera, no. Medyk. Czy tam się apteczka? Mam jeszcze parę rakietek i z chęcią właduję w gościa. Oj. Dobra, widziałem, chyba wchodził ktoś. Albo nie. A poleciał wyżej. Dobra, gdzie jest ten pojazd? Może mi się uda go zniszczyć, bo byłoby naprawdę spoko. Tu na dole. Był. Jest! Kurde! Ej, dobra, pięknie. Gwizdaje w materiale, nigdy nie jest dobre. Dobra, dwa granaty może... Nie, sorry, ta klasa ma tylko jeden. No, zabity wachc. Zawalonym budynkiem, który dopiero teraz się zawalił. No tego właśnie nie kumam, nie? Starczy być w obrębie budynku, który się sypie i już jest przerąbany. Giniesz po prostu. Nie ma tej jednej czy dwóch sekund, które ewentualnie musisz poświęcić na ucieczkę. Tego po prostu nie ma. Ej, tutaj na dole jest koleś. Nie wiem, czy jesteś oszeloni. Ale jeżeli mój radar nie kłamie, to ziomek gdzieś tutaj się kręci. No jest, proszę bardzo. Ja już walę tylko w oznaczenie teraz. No nie! No! Dobra, dzięki za asystę. Znaczy, no, w sumie uratowałeś mi życie, ale asystę też mam dzięki tobie. Bo ten gościu by nie zginął. Oczywiście za mało mi zostało amunicji. Już nie jest przyzwyczajony do tej klasy. Nie ma powiększenia dodatkowego w optyce. Jest troszeczkę średnio. Tam jest kolor. Pięknie jest po mnie. Albo nie? No ale się też nacieszyłem tutaj. Ja w ogóle nie wiem, czy on tak późno padł dopiero. Ej, okej, chyba weźmiemy jednak szturmowca. Wolę się leczyć jeszcze i mieć dodatkowe zbliżenie na lunetce, więc... Star 21.
czy SAR, no sorry, nie jestem specem od broni. Co prawda zdarzyło mi się strzelać, ale na pewno nie do ludzi, raz, że do tarczy tylko. A dwa, no na pewno nie z tej broni. I co w ogóle nie czyni mnie specem. Dobra, shit. Wypadałoby zmienić miejscówkę. Żeby delikatnie red dota ustawić. O! No kurwa, aż nożyk był wyciągnięty. Autentycznie chyba, ej, raz mi się zdarzyło tylko w całej swojej battlefieldowej karierze zabić kogoś nożem, bo stał tyłem i snajpił. Tylko i wyłącznie dlatego. Dobra, chodźmy jeszcze raz, pokryjmy się nawzajem. Jakiś pojazd, który mógłbym sobie pożyczyć. Last man standing, ej kurde, jeżeli mi się uda do ciebie ziomak wejść, to cię uleczę, fuck, no. No w dupę, tam takie coś, no. A chciałem, naprawdę. Mam respirator właśnie do takich przypadłości. Mhm, super, ale to już wina tylko i wyłącznie mojego pomylenia klawiszy. No, fuck. Nie wiem, czy przeżył, czy nie. Dobra, tego trafiłem, szybko przeładuj. Sekundka albo dwie, tylko nie więcej. Dobra, szedł beton, ale... Jeszcze tak się Hansu zespamował koło niego, nie? Dobra, wykrojony i zaraz następny pewnie też. W ogóle jak tam wyglądamy? Ej! Jeden do przodu, naprawdę to jest dla mnie, kochani, nowość. Ej, co? Nie zmieniaj teraz nic. Jak utracono? Fuck, to gdzie mam się odrodzić w takim wypadku? Czy to, że z końcówka po prostu nie ma już dla mnie miejsca i... Oj, przegramy chyba z Krytesem, tak mi się wydaje. Dobra, cicho, mogę. Uwaga, uwaga, tam pewnie. Tak domniemam. Trafił go rakietą, nie wierzę. No. Jest! Ale asysta tylko, cholera. Dobra, nieważne. Asysta czy nie, gościu jest martwy z przeciwnego teamu, to się liczy najbardziej. Oddajcie red dota. Dobra. Trudno, no ale sorry, ja się tego spodziewałem. Ale nie wiem, wam się podobało, jeżeli chcecie więcej materiałów z Battlefielda po moim wykonaniu, proszę, mówcie, ale szczerze, ja będę zdziwiony, bo jestem mega turbo lamą w Battlefieldzie. Po prostu. Więc dobra, kochani, ja się z wami żegnam, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej, tylko jeszcze rzućmy okiem. Wyszedłem na zero. Dobra, pozdro, na razie, hej.